Paweł, kilka dni temu matchmaker Top Rank Bruce Trampler stwierdził, że Julio Cesar Chavez Jr. jest w twoim zasięgu, że dokładnie 11 września masz stoczyć z nim swój kolejny pojedynek. Niestety będzie to Meksyk, prawdopodobnie będzie to Meksyk. Jak się czujesz, jak ta wiadomość, jak przyjęłeś tą wiadomość? A, bardzo dobrze, bo to jest moja szansa, żeby właśnie w tą czołówkę wejść, co nie? Jak słyszałem walce, od razu na telefon do menadżera, walkę chcę. Niech dają, ja nawet pójdę do Mexico City, jak chcieli. Waga 160, co chcą, nie ma problemu, możemy się bić, nie ma problemu. Powiedz mi właśnie, naturalna twoja waga, kiedy nie musisz jej kontrolować, kiedy jesteś po pojedynkach kilka tygodni, ile i z jakimi kilogramami normalnie chodzisz? Tak 165-166. Czyli tak naprawdę te 5 funtów musisz. To jest problem. To nie jest problem. To nie ma żadnego problemu. No widzę twój gym jest naprawdę hardkorowy. Ile tu spędzasz czasu? No codziennie, na razie nie trenujemy tak ostro, ale tak normalnie to trenuję minimum godzinę 15 w gymie, a jak się camp jak się zacznie, to tak samo, tylko że dodajemy dużo sparingów, co nie? I jest dużo sparingów, od 4 rund, potem na 6 rund, 8 rund, zależy ile walka będzie, do 10, do 12. Może ta walka, to będziemy sparować po 12 rund przez ostatnie 2 tygodnie na pewno. Będzie dużo sparingów też, to różnica. Powiedz chociaż jedno słowo o swoim trenerze, od kiedy pracujesz z nowym trenerem? Trener ma na imię, nazywa go Terrific, Aros Gis, co nie? To jest najlepszy trener, co nie? Ja tam, czy Manuel Stewart, czy Freddie Roach, to jest najlepszy trener. Najlepszego nie ma trenera, ponieważ on rozumie, jak psychicznie podejść do człowieka i to naprawdę do mojego stylu mi podchodzi. Sam raz uczymy, jak Mike Tyson. Głowa się ruszą, pod spodem, do góry, wszystko będzie dobrze. Powiedz mi jeszcze jeden drugi trener, postrzelony gdzieś tutaj w gangsterskich historiach w nogę. No mówmy prawdę. Paweł, skończmy z historiami. Jesteśmy w getcie Pattersonu. Trenuje tutaj chłopak, trener jest tutaj też w gymie, co nie no. No tu jest to z Patterson, tu jest ciężka okolica, tu jest dużo gangów, co nie, no ale wiesz, na razie jest wszystko okej, co nie, no ale w nocy to się tu dzieje nie za ładnie, to trzeba uciekać jak najszybciej, żeby się nie było za ciemno, trzeba uciekać. Rozumiem, Paweł, przybliż troszeczkę naprawdę historii związanych z twoją kondycją, psychiką, związanych ze spotkaniem z Juniorem Chavezem, bo jest to naprawdę dla niektórych informacja wprost szokująca, ale powiedz mi, na co masz czekać? Ile masz czekać lat na swoją walkę życia? Ja jestem gotowy, ja mam sparingi z ciężkimi ludźmi, co nie dużo, dobrymi zawodnikami. Jeden z moich partnerów jest Azzy Duran, a ktoś, co wie w boksie o Azzy Duran, to jest najlepszy, jeden z najlepszych boksorów 154, tylko on nie dostał szansy, zawsze go obrabowali. Mam sparingi z nim, dobrze mi idzie z nim, nie ma problemu. Jestem gotowy, 28 lat, wchodzę swoją już peak. Już dochodzę naprawdę do swojego wieku, gdzie będę mocny. No i teraz trzeba się bić, koniec. Powiedz mi, czy nie obawiasz się tej sytuacji, że właśnie no grunt Meksyku. Że będzie to Meksyk. Meksyk, ring jest ringu, czy w Meksyku, czy w Ameryce, czy kurde w Polsce, dobrze? To jest ring, co nie? Rozumiem. Powiedz mi już na sam koniec, zdrowie. Bardzo dobrze. Dajesz radę ciągnąć to wszystko? Ja ciągnę, teraz robimy na rano na budowie. Na rano 8, wstaję od pierwsze, jest, wstaję o 2:30 rano, idę spać o godzinie 10 w nocy. A ja się widzę, czuję się dobrze w gymie. Kawę się napiję i mogę cały dzień, wiesz, dobrze. Robić, boksować, nie ma problemu. Paweł, serdecznie ci dziękuję, dzięki za zaproszenie do naprawdę fajnego gymu. Będzie dobrze, na pewno. Będzie dobrze, pozdrów wszystkich. Dziękuję wszystkim fanom, okej? Okay? Prawdziwym fanom i patrzcie za mnie. Nie, że ten chłop nie wiadomo co, zobaczycie. Ja wam mówię, okej? Okay?